Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Pierwszy pociąg PESY przekazany PKP. Do końca roku firma musi dostarczyć jeszcze 19 takich pojazdów. Trwa walka z czasem. Marta Zalewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Dokonaliśmy końcowego odbioru pierwszej sztuki DART-a. Odbiory były dokonywane przez komisarzy Intercity w Warszawie. Były poprzedzone jazdami próbnymi, testami. Czy PESA zdąży? Szczegóły już za chwilę. A oto nasze kolejne tematy. Rektor UTP zostaje na stanowisku. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Głosowanie kolegium elektorów po tragedii na studenckiej imprezie. To też chyba powinien spaść część odpowiedzialności na zarząd. Bez konkurencji. Tramwaj, którego torowisko nie biegnie nigdzie w jezdni. Ostatnie przygotowania do komunikacyjnej rewolucji w Bydgoszczy. Najważniejszymi liniami tramwajowymi będzie 4, 5 i 8. Muzyczne powroty. Te same szlaki, po których chodziłem od dziecka. Krzysztof Herdzin z autorskim koncertem w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, profesor Antoni Bukaluk, zostaje na stanowisku. Kolegium elektorów nie poparło ministerialnego wniosku o jego odwołanie. Była już minister nauki złożyła taki wniosek po tragicznych w skutkach imprezie na UTP, podczas której straciło życie troje studentów. Krystyna Rymaszewska. O tragedii na uczelni przypominają nekrologi. Dziś się zawisły także obok auli, w której głosowano wniosek o odwołanie rektora, a pod nimi wymowny napis. Ktoś obawiał się, czy elektorom, pracownikom uczelni i studentom wystarczy odwagi, by zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem, skoro musieli to zrobić jawnie i imiennie. Kolegium elektorów to 100 osób, wykładowcy, studenci oraz pracownicy administracji. Rozpatrywali wniosek byłej już minister nauki i szkolnictwa wyższego o odwołanie rektora. Po niespełna godzinie podjęli decyzję. Profesor Antoni Bukaluk zostaje na stanowisku. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości, w związku z tym rektor nie został odwołany. Wniosek poparło 60 elektorów. Kolegium podejmuje decyzję większością 3/4 głosów. Do odwołania rektora zabrakło 14 głosów. Tydzień temu odmiennego zdania był senat uczelni, który ministerialny wniosek o odwołanie poparł. Nie są to chwile łatwe dla rektora. Przeżywa to bardzo i na pewno musi się też po tym dzisiejszym dniu troszeczkę otrząsnąć. Otrząsnąć się z tragedii ciągle trudno jest studentom. Są bardzo niezadowoleni z tego, że tylko przewodnicząca samorządu będzie jakby ponosiła konsekwencje tego wszystkiego. To jest z pewnością niesprawiedliwe. No tak nie powinno być, jednak mi się wydaje. No ktoś chyba z wyższych władz podjął taką decyzję, żeby organizować tą imprezę, więc to też chyba powinien spaść część odpowiedzialności na zarząd tutaj całej uczelni. Na razie prokuratorskie zarzuty w tej sprawie usłyszała 22-letnia Ewa Rzet, szefowa samorządu studenckiego. Za niedopełnienie obowiązków przy organizacji imprezy grozi jej kara 8 lat więzienia. Niewykluczone, że zarzuty usłyszą też inne osoby. Te ścieżki idą bardzo szeroko. Do prokuratury trafiła właśnie obszerna dokumentacja licząca 1000 stron. To korespondencja, która płynęła z uczelni do różnych instytucji i dotyczy organizacji imprezy. Musimy to wszystko przeanalizować i to nam jakby spina całą sprawę, pozwoli nam na ocenę odpowiedzialności osób, które były zainteresowane jakby całą tą imprezą. Do tragedii doszło w nocy z 14 na 15 października. Młodzież stłoczyła się w wąskim korytarzu łączącym dwa budynki, w których odbywała się impreza. Doszło do paniki, niektórzy tracili przytomność, wybijano szyby w oknach. Kilkanaście osób trafiło do szpitali, 3 na skutek poważnych obrażeń ciała zmarły. 24-letnia Paulina, 19-letni Paweł i 20-letnia Natalia. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska.
Andrzej Wadyński, dotychczasowy wiceprezes MZK, ma stanąć na czele spółki. Taką propozycję przedstawiła Rada Nadzorcza Miejskich Zakładów Komunikacyjnych podczas spotkania z władzami Bydgoszczy. Pomysł popiera prezydent miasta Rafał Bruski. Jeśli uda się dojść do porozumienia, jest szansa na zakończenie sporu pomiędzy władzami miasta a załogą zakładu. 10-godzinny strajk sparaliżował Bydgoszcz we wtorkowy poranek. Po proteście załogi MZK ze stanowiska ustąpił prezes Łukasz Niedźwiecki. Strajk nie został jednak zakończony, ale zdaniem załogi zawieszony do czasu wyboru na stanowisko prezesa spółki Pawła Czernego. Na środowym posiedzeniu Rady Nadzorczej wysunięto kompromisowe rozwiązanie. To dotychczasowy wiceprezes MZK Andrzej Wadyński miałby objąć stanowisko prezesa. Członkiem zarządu miałby być Krzysztof Nowak. Te rekomendacje przyjął prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Swoją aprobatę wyrazili również przedstawiciele związków zawodowych. Paweł Czerny pozostałby w MZK dyrektorem zarządzającym. Pierwszy dart z bydgoskiej Pesy został odebrany przez PKP Intercity. Urząd Transportu Kolejowego wydał również zezwolenie na dopuszczenie do ruchu kolejnych 8 pojazdów. Do końca grudnia mają być dostarczone wszystkie z 20 pociągów. W innym przypadku przewoźnik straci unijną dotację, a producentowi grożą milionowe kary. Praca w RE przede wszystkim w halach produkcyjnych, gdzie trwa montaż pojazdów. Przyspieszenia nabiera również proces przekazywania PKP Intercity kolejnych składów. Pierwszy z nich po drobiazgowej kontroli został formalnie przekazany PKP. PESA przyznaje, że trwało to nieco dłużej niż planowano, ale spełnienie oczekiwań zamawiającego musiały poprzedzić drobiazgowe odbiory zarówno pod względem technicznym, jak i formalnym. Były poprzedzone jazdami próbnymi, testami, szczególnie testem RTMS, to jest system bezpieczeństwa najnowszej generacji. Pojazd przeszedł pomyślnie wszystkie testy. 8 składów otrzymało również zezwolenie Urzędu Transportu Kolejowego. Trwają kolejne odbiory. Wprowadzenie dartów do ruchu 13 grudnia, gdy wchodzi w życie nowy rozkład jazdy, nie jest już jednak możliwe. My ten proces wdrażania do eksploatacji tak rozłożyliśmy na i szacujemy, że potrwa do wiosny przyszłego roku. Pociągi zwane Polskim Pendolino kursować będą na trasach z Warszawy do Białegostoku, Lublina, Wrocławia i Bielska-Białej. Pociąg pomieści ponad 350 osób, z czego 60 w pierwszej klasie. Dart został zaprojektowany tak, by zmniejszyć natężenie hałasu. Jego maksymalna prędkość to 200 km na godzinę, ale po polskich torach będzie poruszał się z prędkością 160 km na godzinę. Od przystanku Bydgoszcz-Błonie aż po Toruń Wschodni w 44 minuty. Od przyszłego roku pasażerowie kolei będą mogli na tej trasie podróżować szybko i w komfortowych warunkach. Realizacja unijnego projektu w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Beat City dobiega końca. Zielone światło dla kolei i inwestycji, które mają podróż koleją i publicznym transportem drogowym uczynić szybszą i wygodniejszą. W ramach projektu o nazwie Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Beat City stare dworce przechodzą modernizację i powstają nowe przystanki. Zmienia się stacja Bydgoszcz Leśna. Odnawiane są perony, budowane nowe wiaty, trwają intensywne prace przy budowie ronda, pętli autobusowej i placu manewrowego. Stoi już budynek dyżurki wraz z miejscem obsługi podróżnych. Wszystko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobna inwestycja powstaje także w Solcu Kujawskim. Oprócz tego, że wszystkie perony zostały podniesione do wysokości 76 cm, czyli umożliwiające wyjście bezpośrednie z pociągu, do tego wszystkiego zostały wydłużone, została zamontowana winda, także i peron wyspowy jest bezpośrednio spod wiaduktu, w związku z tym nie ma już tego niebezpieczeństwa przechodzenia przez tory. Projekt od stacji Bydgoszcz-Błonie do stacji Toruń Wschodni obejmuje 13 przystanków. Dzięki ELFOM nowoczesnym pociągom z bydgoskiej Pesy można ją pokonać w 44 minuty. Cicho, komfortowo i co najważniejsze szybko. Trasę Bydgoszcz-Toruń obsługuje 5 takich pojazdów. Na tory wkrótce wyjedzie kolejny ELF. A wszystko z myślą o mieszkańcach regionu.
żeby po pierwsze komfort podróży wzrósł pasażerów, tak, żeby ta infrastruktura była bardziej przyjazna, żeby zbliżyć transport miejski do transportu kolejowego, żeby usprawnić funkcjonowanie węzłów transportowych i dać lepsze rozwiązanie w stosunku do komunikacji samochodowej. Zdaniem urzędników to był bardzo ważny i trudny do realizacji projekt, bo uczestniczyło w nim kilku partnerów. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, miasto Bydgoszcz, gmina Solec Kujawski, gmina Wielka Nieszawka i PKP Polskie Linie Kolejowe. Najmłodszy projekt z grupy projektów Beat City. Mieliśmy na niego najmniej czasu i jako najmłodszy w rodzinie nie mieliśmy żadnych forów. Ministerstwo nam się bardzo przyglądało. Ale udało nam się tak projekt zaawansować, że zostaliśmy nagrodzeni zwiększonym dofinansowaniem. Całkowity koszt projektu to 118 milionów złotych. Bydgoszcz, Iwona Komisarek. Częścią Beat City jest rewolucyjna dla mieszkańców bydgoskiego Fordonu inwestycja, czyli budowa linii tramwajowej. Pierwszy skład ma ruszyć w trasę za miesiąc, a to oznacza duże zmiany w całej bydgoskiej komunikacji. Do Fordonu poprowadzono aż 4 linie tramwajowe. Drogowcy rozpatrzyli kilkaset wniosków mieszkańców, spośród których część została uwzględniona. Zmian jest tak dużo, że drogowcy proszą pasażerów o szczególną czujność. Największa inwestycja w bydgoskiej komunikacji na ukończeniu. Nową trasą pojadą aż 4 linie tramwajowe, a nie 3, jak początkowo planowano. Zarząd dróg przychylił się do wniosku mieszkańców, którzy pojadą z Fordonu do pętli Rycerska, Wilczak, Kapuściska i nową linią 10 do Lasu Gdańskiego. Najważniejszymi liniami tramwajowymi będzie 4, 5 i 8. Te linie w godzinach szczytu pojadą co 10 minut. Pozostałe linie będą kursowały przez cały dzień co około 20 minut. A to oznacza, że w szczycie co 5 minut tramwaje będą podjeżdżać na fordońskie przystanki. 44 minuty potrwa podróż z dworca głównego do pętli Łoskoń w Fordonie. Z osiedla Niepodległości do ronda Jagiellonów pasażerowie dojadą w zaledwie pół godziny. Podróż tramwajem ma być szybsza. Drogowcy chcą, by mieszkańcy z samochodów przesiedli się do komunikacji miejskiej. Cały czas tych samochodów przybywa. Stąd ta propozycja. Stąd tramwaj do Fordonu i zwróćmy uwagę na rzecz najważniejszą. Tramwaj, którego torowisko nie biegnie nigdzie w jezdni. To ostateczny kształt komunikacji, który zacznie obowiązywać 2 stycznia. Mieszkańcy nadesłali prawie 500 różnych propozycji zmian organizacji, które dotyczyły rozkładów jazdy w całym mieście. Bardzo duży procent tych wniosków udało nam się rozpatrzyć pozytywnie. Część niestety musieliśmy rozpatrzyć negatywnie, część wniosków się nawzajem wykluczała. I tak linia 83 dojedzie na Czyszkówko, 61 na Osową Górę, a 77 na Bartodzieje. Te propozycje mieszkańców przyjęto, z kolei część z nich została odrzuconych. Najdłuższa linia 69 pojedzie przez Bartodzieje, a część fordońskich autobusów zastąpi tramwaj. Pozostaje system A plus T. Nadal podróż niektórymi autobusami i przesiadka na tramwaj będzie możliwa z jednym biletem w ręku. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. To jest główne wydanie zbliżeń, a w serwisie dziś jeszcze między innymi. Prezydent Włocławka podsumowuje porządki w miejskich spółkach. Mikołajkowe targi pracy dla osób niepełnosprawnych. Jednakowe stawki dla prezesów miejskich spółek i jednoosobowe zarządy. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski podsumował zmiany, jakie wprowadzono w miejskich spółkach za jego kadencji. Ponad 980 tysięcy złotych. Tyle udało się zaoszczędzić, likwidując podwójne stanowiska w zarządach miejskich spółek. Każdy z prezesów dostaje także wynagrodzenie tej samej wysokości, po 12 tysięcy złotych brutto. Konkretnie te zmiany w miejskich spółkach były jednym z założeń prezydentury Marka Wojtkowskiego, ale nie jedynym. W tym roku dywidenda nie będzie ściągana ze spółek miejskich, co nie oznacza, że zysk nie zostanie
zostanie przekazane na różne formy działalności spółek, czyli mam na myśli przede wszystkim tutaj na inwestycje. Prezydent Włocławka zapowiedział także, że w przyszłym roku planuje przeprowadzić audyt w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Ocenie mają zostać poddane między innymi trasy, którymi poruszają się autobusy, czy częstotliwość połączeń. Toruń przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. W mieście pojawiły się już pierwsze iluminacje i choinka na rynku staromiejskim. W niedzielę odbędzie się tradycyjny półmaraton Świętych Mikołajów, a na tydzień przed świętami zaplanowano miejską wigilię. Wigilia miejska to coroczne spotkanie dla tych, którzy chcą poczuć ciepło wspólnej obecności, połamać się opłatkiem, posłuchać kolęd, otrzymać drobne toruńskie prezenty. Na zaproszenie konsula honorowego Republiki Finlandii w toruńskiej wigilii weźmie udział Święty Mikołaj, który przyleci z Laponii. Kilkadziesiąt ofert i wielu zainteresowanych. W Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyły się mikołajkowe targi pracy dla osób niepełnosprawnych. To okazja nie tylko do znalezienia zatrudnienia, ale też do porozmawiania o problemach. Zwłaszcza dziś, w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Kilkadziesiąt ofert z różnych branż w jednym miejscu. Targi to dla osób niepełnosprawnych szansa na pracę. Szukam pracy jako pracownik biurowy. Referent i asystent do praw kobiety, albo specjalista do praw kadry, płat. Ale znaleźć wymarzoną pracę nie jest łatwo. Osoby niepełnosprawne często przegrywają w starciu z pełnosprawnymi pracownikami. Firmy sprzątające, ochroniarskie, branże zajmujące się obsługą klienta to oferty, które kierowane są do nich najczęściej. My chcemy zmienić nastawienie pracodawców, że nie tylko w tym kierunku osoby z niepełnosprawnością mogą się realizować zawodowo. Pomóc mają targi pracy. To zachęta dla pracodawców do spotkania i rozmowy z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudniamy przeważnie osoby niepełnosprawne, tak? Więc proponujemy pracę jako pracownik gospodarczy na terenach zielonych. Kilkanaście osób zostało zaproszonych na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Wielu z nich najprawdopodobniej podejmie pracę. Mikołajkowe targi zorganizowane zostały przez Fundację Aktywizacja razem z Wyższą Szkołą Gospodarki i Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Największe emocje już opadły, ale duma pozostała. Studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, którzy brali udział w międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, odebrali gratulacje od przedstawicieli władz miasta. Wręczone zostały im też nagrody finansowe. Dla mnie była to wielka przyjemność, że mogłem wystąpić w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Się bardzo cieszę, że mogłem tam wystąpić, że pokazałem się, starając się z jak najlepszej strony i na pewno na długo to pozostanie w mojej pamięci. Bydgoszcz jest dumna z naszej Akademii Muzycznej, jest dumna z naszych studentów oraz z pracowników. Ten konkurs był jednym wielkim świętem, można powiedzieć, muzyki Chopina, ponieważ od samego początku cała osiemdziesiątka grała na profesjonalnym, artystycznym poziomie. To bez wątpienia osobowość muzyczna światowego formatu. Krzysztof Herdzin, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pianista, kompozytor, dyrygent, producent, multiinstrumentalista, wreszcie orkiestrator nagrodzonej Oscarem Muzyki Jana Kaczmarka. Już jutro w Filharmonii Pomorskiej odbędzie się koncert kompozytorski tego wybitnego muzyka. Krzysztof Herdzin wystąpi w podwójnej roli, jako dyrygent oraz jako pianista. Z naszą kamerą podglądaliśmy jedną z ostatnich prób. Koncert kompozytorski Krzysztofa Herdzina w Filharmonii Pomorskiej to już fakt. Ostatnie próby uchylają rąbka tajemnicy. Będzie pięknie. Krzysztof Herdzin urodził się w Bydgoszczy. Tu też ukończył Akademię Muzyczną. Dlatego, jak mówi, powroty do rodzinnego miasta są zawsze dla niego szczególnym wydarzeniem. Wszędzie są znajome twarze. Akademia, w której uczę. I te same szlaki, po których chodziłem od dziecka, bo tu wszystko... To ja to przechodziłem od 1977 roku. No i ten sentyment i jakieś takie rzewne wspomnienia, obrazy w głowie i tak dalej. Więc to bardzo fajne i miłe jest.
Krzysztof Herdzin w tym roku obchodzi 25-lecie pracy twórczej. Mimo napiętego kalendarza artysta znalazł czas, by zagrać w Bydgoszczy. Tu zawsze czeka na niego wielu melomanów. Ten koncert jest wyjątkowy, bo to koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Herdzina, zarówno jako kompozytora, ale również jako pianisty. W programie m.in. jego koncertino na fortepian i smyczki. Podczas koncertu będzie można także posłuchać światowego prawykonania koncertu podwójnego na altówkę, saksofon altowy i orkiestrę. Bydgoszcz, Monika Kamińska. A teraz czas na informacje sportowe. Hubert Malinowski ma dla Państwa niespodziankę. Witaj. Witam Państwa. Dziś wybiegamy nieco w przyszłość, bo już w najbliższą niedzielę wielki mecz w Ekstraklasie Koszykarek. Rewanż za finał Tauron Basket Ligi Kobiet. Do Bydgoszczy na mecz z Artego przyjeżdżają mistrzynie Polski, czyli Wisła Kanpak Kraków. Mogą Państwo zobaczyć teraz, jak przygotowują się do tego arcyważnego spotkania podopieczne trenera Tomasza Herkta, czyli koszykarki Artego Bydgoszcz. My dzisiaj w serwisie sportowym zaprezentujemy także, jakie nastroje panują w ekipie rywalek, czyli Wisły Kanpak Kraków. Ten mecz w niedzielę o godzinie 17, a ja mam niespodziankę dla Państwa, dla naszych widzów. Mamy tutaj bilety na mecz Artego Bydgoszcz Wisła Kanpak Kraków. Te bilety są do wygrania w naszym konkursie. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 37 57 500, oczywiście kierunkowy 52, przypomnę, 37 57 500 i odpowiedzieć na proste pytanie. Która koszykarka Artego Bydgoszcz w tym sezonie Tauron Basket Ligi jest najskuteczniejsza? Czyli krótko mówiąc, do tej pory średnio zdobywa najwięcej punktów. Która z koszykarek Artego zdobywa najwięcej punktów w tym sezonie? Poprosimy o imię i nazwisko pod numer telefonu 37 57 500 i to są te bilety. Może nie wszyscy z Państwa zauważyli na pasku. Hubert się pomylił. 52 37 00500. To jest ten numer, pod który proszę dzwonić, żeby wygrać w naszym konkursie bilety. Ciepło dziś w regionie, a jak będzie w kolejnych dniach, informacje o pogodzie ma dla nas Joanna Sikora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdyby nie kalendarz, to spoglądając za okno, można by pomyśleć, że mamy październik, nie grudzień. Pogoda nadal będzie jesienna, czyli deszczowa i pochmurna. Możemy spodziewać się też dość wysokiej temperatury, dość wysokiej, oczywiście biorąc pod uwagę to, że mamy grudzień. Ja oczywiście pragnę Państwa uspokoić. Myślę, że Święty Mikołaj znajdzie sposób na to, by do nas dotrzeć i bez śniegu w niedzielę także sobie doskonale poradzi. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Proszę z nami zostać. Przypomnijmy sobie teraz najważniejsze tematy dnia. Rektor UTP zostaje na stanowisku. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Głosowanie kolegium elektorów po tragedii na studenckiej imprezie. To też chyba powinien spaść część odpowiedzialności na zarząd. Bez konkurencji. Tramwaj, którego torowisko nie biegnie nigdzie w jezdni. Ostatnie przygotowanie do komunikacyjnej rewolucji w Bydgoszczy. Najważniejszymi liniami tramwajowymi będzie 4, 5 i 8. Muzyczne powroty. Te same szlaki, po których chodziłem od dziecka. Krzysztof Herdzin z autorskim koncertem w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Teraz to wszystko. Kolejne informacje z regionu o 21.45. Zapraszam do zobaczenia.